Hej, 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 witam was ponownie w grze Shadow of Mordor. Słuchajcie, mamy to w tym momencie dostępne aż 4 misje główne. Nie za bardzo wiem, za którą się zabrać, ale jeśli dobrze pamiętam, to ta jest w tym momencie jeszcze dla nas zablokowana i odblokuje się chyba dopiero w momencie, kiedy zabijemy wszystkich 4 wodzów dostępnych w tym momencie. Dlatego wybierzemy sobie z listy coś innego i będzie to na przykład... wódz, po prostu. No, czyli dobrze, zajmiemy się wodzem. To jest nasza misja w tym momencie, a jest ona z tej strony wieży i za momencik się tam udamy. Ja po drodze staram się unikać wszelkich niepotrzebnych walk, to jest w tym momencie dla nas zupełnie zbędne. Albo wiecie co, pokażę wam chociaż jedną misję z niewolnikami, tak po prostu żebyście wiedzieli jak to wygląda. Jedna z nich jest tutaj. Jak widzicie, w nagrodę dostajemy 125 tych takich punktów czegoś tam, prostokącika, kwadracika z M w środku. I to jest waluta, której używam do kupowania ulepszeń dla naszej postaci. Misja jest bardzo prosta, mamy po prostu uwolnić 3 niewolników. Nie są jakoś przesadnie strzyżeni, więc... bez problemu sobie z nimi poradzimy. Być może nawet nie będziemy musieli walczyć. Chociaż nie, raczej będziemy musieli walczyć. Ten może nas nie zobaczyć. Nie, puść mnie. Ten mnie zobaczył. Ten mnie zobaczył. Ale zdążyliśmy ich wyeliminować, zanim cokolwiek się stało i zanim kogokolwiek o tym powiadomili. To jest koleś, który ma jakieś informacje. A nie, to są same zwłoki kolesia, który ma informacje, więc nimi też się zajmiemy. Dowiemy się czegoś więcej na temat tego kapitana. Pług okrutny. Reszta niewolników jest w innych miejscach. Musimy się troszeczkę przebiec. Ten niewolnik jest strzyżony tylko przez 2 kolesi, więc raz, dwa się z nimi... No, traf go w główkę, pięknie. Poramy. Dobra. Tam widzę, że orkowie walczą z jakąś bestią, ja... Lepiej by było, żebym nie pakował się w tarapaty. Ale już za późno. Aha, dobra, on jest w klatce. No to nieważne. Po prostu go zabij. Pięknie. Czy jest to jakieś ognisko? No niestety nimi muszę się zająć. Sam ewentualnie możemy to zrobić w ten sposób. Co? Naprawdę? Naprawdę? Dobra, inaczej. I ja stąd uciekam. A on się zajmie całą resztą. No kurde, już atakowałem go przecież. Od razu jak nabije mi się 8 razy combo, to używam to w miarę możliwości mojego ataku wykańczającego. W ten sposób mam jeszcze uśpiony błysk, widzę. A nie wiem, czy opłaca mi się go w tym momencie używać. Okej. Musimy się poprawić troszkę w wyniki. W początkowych etapach walka z nimi no nie jest niczym łatwym i przyjemnym. Gdzie? Co? O, pojawił się jakiś wóz, który ma przy okazji strach przed tymi bestiami.
Najłatwiej jest go po prostu zdominować i... Tak, wiem. A, bo wiesz, nie widzieliście w ogóle jak się używa tych bestii. Karagorów. Ja ich podobno w ogóle nazywałem w jakiś inny sposób w pierwszych odcinkach. Już nie pamiętam co ja tam mogłem dublać, ale tak, to są karagory. No i teraz mogę sobie atakować przeciwników będąc na takim karagorze. Albo ich po prostu gryźć. Jeśli są na ziemi, to takim ugryzieniem chwilę ich się pomerda w paszczy i oni umierają. Easy peasy. O, jest w ogóle przeciwnik, mogę wam pokazać na jego przykładzie. Mogę go, pach, ciasnąć na ziemię i ugryźć. No właśnie. Dobra, zostawmy go, on jest jak widzicie w tym momencie nadal po naszej stronie, nic nam nie zrobi, jeśli pojawią się przeciwnicy, to tych przeciwników zagryzie, a nas nie. No i dobra. Trzech więźniów uratowanych. Gdzieś tu są informacje, ale tylko czemu ja ich nie widzę? Pewnie tu na stole, co? Tak, tu na stole, dobra. Zejdź już z tego. Odkryjemy sobie w ten sposób kolejnego wodza. Zumuk kłamliwy. I lecimy w kierunku jednego z wozów, tego, którego oznaczyliśmy sobie na mapie wcześniej. Mok drugi bliźniak. I mamy już w tym momencie na mapie aż trzy różne misje. Przepraszam, aż sześć różnych misji. Z czego trzy związane z wodzami. W ogóle, jakie ja mam zbierać przedmioty w tym momencie? Zielone kwiatki i żółte grzyby. Nic tu w okolicy takiego nie widzę, że zielone kwiaty powinny się gdzieś znajdować. Za to dostajesz też trochę expa i trochę punktów, więc jeśli będę koło któregoś przebiegał, to postaram się o nich pamiętać i je podnosić. Tak jak mówiłem, punkty ulepszeń są dla nas bardzo istotne, bo gra naprawdę mocno się zmienia. Jeśli oczywiście nasza postać odpowiednio się rozwija i ma fajne różne możliwości. Kurde, Ratbeck widzę znowu jest w terapatach. Co tego kolesia gdzieś nie zostawimy? Co mu nie pomożemy? A on się w coś pieprzy. Did you see that? could you get me down? I'm all right. That didn't hurt at all. I know what you're thinking, Ranger. This was not my fault. Jasne, że nie. I go to tell the chief that I've killed his bodyguard. He turns around, got the exact same face as the dead maggot I just killed. Regicus killed. Twins. What are the odds of... Just make sure you show up to take the place of the dead war chief. But the war chief's not dead. I'm going to go kill him! Oh, good plan! I'll be right behind you. It works. Także training platform. Well, we'll see how the war chief soldiers do in the face of a true foe. Rattle a cage and bring out the beast. Mam tych berserkerów, widzę ściągnąć. If Black is able to take the war chief's place, it will only be a matter of time before he leads us to the Black Hand. Za pomocą ściągania ich z platformy. Mogę ich zwabić, co zresztą spróbuję zrobić, bo będzie dla mnie dużo łatwiejsze. Berserkerzy są nowym typem przeciwnika. Dobra, świetnie. Są nowym typem przeciwnika, który jest dużo trudniejszy do pokonania, ponieważ ja jak gdyby sam nie mogę zainicjować ataku na niego. Nie mogę rzucić się po prostu. Ponieważ sparuje mnie i odrzuci.
i chyba jeszcze przy okazji wywierając na mnie obrażenia. Zadając mi obrażenia, przepraszam. Trzeba zwykle nad nim przeskoczyć, żeby wytrącić go z równowagi i dopiero wtedy można się z takim rozprawić. Załatwimy to w własny sposób i bez angażowania się w walkę. No, bez jaj, chyba nie. Dobra. W ostatniej chwili udało mi się ukryć i go zaciukać. Jeszcze jeden tam jest? Dobra, zrobimy tak, jego ściągniemy w głowę po prostu. Dobra. Jestem na platformie treningowej. A, okej, okay, wszystko jasne, już zdążyłem zapomnieć. A wygląda to... Wygląda to w ten sposób, że żeby... Najpierw przywołamy sobie pomocy Bóg. Że żeby jak gdyby zainicjować starcie z kapitanem, z dowódcą, z wodzem właściwie, trzeba najpierw wykonać jakąś misję, w jakiś sposób zwrócić na siebie jego uwagę. Ale jak widzicie, kurde, to nawet się nie namęczy. To jest bardzo prosty kapitan, który w żaden sposób chyba nie potrafi sam sobie poradzić. Siapaj go tam. Dobij go wykończeniem i brutalny atak. Bardzo ładnie. To było mega proste, to było żenująco proste. Kurde, no naprawdę żałuję, że nie możemy zacząć tej gry na jakimś dużo wyższym etapie, mając już komplet umiejętności, że nie mogę wam po prostu pokazać, jak wyglądają takie naprawdę rozkręcone walki na kilkadziesiąt przeciwników. Tak, oni sobie odcinają uszy jako symbol, prawda, wygranej walki i... A trofeum służy im właśnie, żeby zdobyć uznanie innych. Need a sharper blade. Okej. I w ten oto sposób szczurnik tchórzliwiec, czyli Ratbag, jak wolę go określać, stał się wodzem. Misja wykonana, exp zdobyty. Co teraz? Teraz chciałbym się rozejrzeć i zobaczyć, jak to wygląda w tym momencie w armii Saurona. No tak, mamy czterech wodzów do ubicia. Ten jest do ubicia, ten, a ten jeszcze do zidentyfikowania, a ten jest nasz po prostu. Okej. Pobliski cel, widzicie. W takim razie zajmiemy się nim od razu. Nawet nie sprawdzam, jakie on tam ma swoje zdolności i właściwości. Z góry zakładam, że będziemy w stanie łatwo go pokonać. Na górze jest jakiś strażnik, ale mam nadzieję, że mnie nie zobaczy. Kurde, dobra, zobaczył mnie. Pieprzyć to. Biegniemy do misji. Morderczy Shao, rzuć wezwanie swojemu celowi, błyskawicznie mordując jego uruków. Okej, okay. To najłatwiej robi się, strzelając do nich z łuku, albo do ogniska. Pewnie mam 45 sekund, żeby zabić przeciwników. Tutaj już mamy trzech. No dawaj. Chodź tu. Dobra, jeszcze jeden. A jeszcze jeden jest tu na górze. Pięknie. Naskuga Pengol.
Jeszcze lepiej. Niestety nic o nim nie wiemy, ale poczekamy, aż do nas zejdzie, aż do nas przyjdzie. No i co zrobimy? I co zrobimy? I co zrobimy? Zwalimy mu na głowę to, jeśli jeszcze zdążymy. Mam nadzieję, że zdążymy. Slow down, slow down. Killing's a thing should be done nice and slow like. No i kurde, niestety, on miał tą swoją pieprzoną gadkę, przez co przegapiliśmy naszą szansę na zasypanie go osami. Ja mówię na to osy, to oczywiście nie są osy. I już widzę, że on też nie będzie dla nas żadnym problemem. Po prostu wykończymy go w ten sposób, przeskoczymy. Ciachu, prachu. Kurde, jednak tej gry idzie się jakoś szybko nauczyć. You could have persuaded me to join you. We could have had so much fun together. Niektórych wodzów trzeba wykończyć, zabić wykończeniem, właśnie w ten sposób, brutalnie ich zabijając. I wypadła z niego złota runa, którą zaraz sobie podniesiemy i najprawdopodobniej od razu wrzucimy do naszej broni. To jest do sztyletu, tak? Czy do miecza? W ogóle nie mam jeszcze run żadnych zaekwipowanych. Spoko. To będzie okazja. Duży czas trwania ostatniej szansy. Odzyskujesz całe skupienie i wszystkie elfie strzały przy każdym udanym wykorzystaniu ostatniej szansy. To brzmi lepiej. Ostatnia szansa to jest, słuchajcie, to jest to coś, co pojawia się, kiedy kończy mi się życie i przeciwnik ma szansę mnie wykończyć, tak jak my przed chwilką wykończyliśmy tego wodza. I jeśli uda mi się wtedy skontrować przeciwnika, no to dobrze dla mnie i uzupełnia się wtedy cała moja moc skupienia oraz wszystkie moje strzały. Dobra, rzućmy okiem, gdzie jest jeszcze jakiś pobliski wódz. Po prostu przebiegniemy się do tego. Mogłem nie schodzić na dół, ale to już trudno. Podejdę też kawałek w tą stronę, bo widzę, że tutaj mamy zielonego kwiatka do podniesienia, które jest częścią mojej misji. Mam jeszcze dwa takie zebrać i chyba jednego żółtego grzyba. Jesteśmy też zaraz przy artefakcie. No nie tego, naprawdę. Naprawdę, ostatnia była moja ostatnia strzała. Nie zdążyłem. O, to jest w ogóle któryś z kapitanów. Ale ta czacha jego miała taki czarny gradient, co znaczy, że powinien być raczej łatwym przeciwnikiem. Przasko jest tarczą, ich jest zwykle dobrze rozwalić na samym początku. Wiem, że w tych krzakach nic nie widzicie, więc ja pozwolę sobie troszkę z nich wyjść. Chodźcie, chodźcie. Ło, doskok, dobry. Jego się nie da przeskoczyć, muszę uważać. Przeskoczmy w tą mańkę i przeskoczmy tą mańkę. Chwyć go. Dobrze, i rzuć w ognisko, pięknie. Dobrze. Nie, drugi kapitan. Serio przybiegł. Dobrze, na nim się da przeskoczyć, więc wszystko będzie ok. Tamten niech sobie dogrywa. Nienawidzi poparzeń, jest to zdolność, która pozwoli mu zregenerować część życia. A ja mam ostatnią szansę, co pozwoli mi zregenerować strzały i troszkę do chłopaków postrzelać. A najlepiej zrobić coś takiego. Dobrze. Przed nim wywołałem strach przed Krogerami, dlatego on teraz ucieknie. Nowy wróg, berserkowie. To jest to, o czym wam opowiadałem przed chwilą. An explosion!
No, będzie troszkę problemu z tymi chłopakami. Ej, ej, blokowałem, naprawdę. Dobra, ostatnia szansa. Nie chciałbym się przypadkiem nadzieć na któregoś z nich. Zróbmy tak, ich sobie wykończymy na szybko strzałami. I będziemy się... A, przed nim nie skakać. Dobra, przy nim nie mogę skakać. Kurde, nie, nie skacz nad nim! Zapominam ciągle. Jestem za tym, żeby wbiec na górę. Nie dać się przez chwilę zabić, bo tutaj jest Karogar, którego mógłby spróbować dosiąść. O, właśnie tak. Ubił mi tego Karogara, bo jest potworbójcą, ale jaja. Okej, tego się wcale nie spodziewałem. Jest kolejny kapitan, przy okazji zabijemy tego. Dobra, z tamtym damy sobie spokój, bo mu i tak ucieka tylko. Dobra, wykończenie? Wykończenie, doskonale. Najpierw przesłuchaj. Przesłuchaj. W sprawie tego typa, który jest blisko, może sobie jeszcze nawet dzisiaj go zrobimy. I zabij, pięknie. I zaraz się dowiemy, który mi tutaj typek tu był cały czas na górze, ale frajer. Mogę się po prostu rozejrzeć w trakcie walki. Zabierz runę. Podniesiemy sobie jeszcze tutaj przedmiocik. Gdzie on jest, pewnie na górze. Okej, w trakcie gry zbieramy takie oto artefakty. One mają na sobie zaznaczone takie odblaskowe rzeczy, o, jak tutaj. Musimy po prostu obrócić przedmiot tak, żeby wystarczająco dobrze to podświetlić. I kiedy już możemy to zrobić, odtwarzamy wspomnienie. To jest zwykle taki audiolog. Right in the jaw and as often as they can. That's a grim outlook, brother. We'll be able to see into Mordor here and bite if necessary. Tak właśnie, tych przedmiotów łącznie jest 42. Przyznam szczerze, że szczerze i bez bicia właściwie, że nie chciało mi się kompletnie czytać tych wszystkich informacji. Dowiadywać się tego wszystkiego o świecie gry. Dobra, jesteśmy przy misji. Zabijemy sobie jeszcze tego jednego kapitana, skoro już tak dobrze nam idzie. Wejdź w pułapkę, czyli mam po prostu dotrzeć, tak? A, przejście stąd jest tam. Nie wiem, czy mam wejść w tą pułapkę tak po prostu, czy mam być niezauważony? Opis misji sugeruje, że mam to chyba po prostu zrobić. Nieważne w jaki sposób.
podnieść strzały. Dobrze. Podnieś więcej strzał. Wejdź do góry. Ten koleś mnie nie widzi na szczęście. No i co, właściwie przejdziemy przez całą wiochę, tak? Jeśli dobrze rozumiem. Jest to jakiś przedmiot? Nie, chyba gdzieś na dole. Dobra. Tego zaciupamy. Tego też. Aha, ten ma tarczę. Dobra. Ten tu podpalać będzie zaraz, więc musimy go powstrzymać czym prędzej. Tak właśnie. No i dobra, wchodzimy w tą jego pieprzoną pułapkę. Zobaczmy, co się stanie. Czy puści na mnie Karagory, czy sam przyjdzie? Sam przyjdzie. Znaczy nie sam, bo w towarzystwie jednego z kapitanów. Wódz i kapitan. Puk Okrutny i ktoś tam jeszcze. No, zapraszam, paniczki. Tak, spoko. Gdzie są te twoje przydupa... Wow, rzuca mną. Mogę na nim przeskoczyć? Mogę, to jest dla mnie najistotniejsze. Ej, 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 wow, 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 wow. Trochę was ponosi, chłopaki. Wow, dobra, w ogóle jest jakiś dziwny. Wcześniej... No co się dzieje? Co on mi robi? Autentyk, ja wcześniej z czymś takim nie walczyłem. Dobra, zróbmy tak. Got a death wish, have you? You'll get your wish if you try to get through us. Okej, to nie będzie łatwe. Czujesz tutaj klęskę przy pierwszym podejściu, szczególnie że jest. Że jest dużo kolesi strzających. Jak ten. No nie, 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 dajcie mi spokój, dajcie mi spokój, dajcie mi spokój. Pięć, sześć. Czy was nie może być tu naprawdę więcej? Spieprzajcie w ogóle, co to ma być? Ile was tu jest? Ja nie mogę na to wszystko zareagować na raz. Tu nad tym skakać, tego blokować, temu coś tam jeszcze. Dobra, tu szybka egzekucja. To może po prostu... Nie, nie mogę, ja nawet nie mogę tego typa pocisnąć, choćbym chciał. A oni będą przychodzić tutaj cały czas. Dobra, może faktycznie dobrym pomysłem będzie wyjście z tej zasadzki, bo nie ukrywam, nie ukrywajmy, to jest zasadzka. I zapoznanie się z terenem, na przykład. Czy my mamy tu coś, czym możemy walczyć? Czy na przykład tego typa da się sprzątnąć strzałami? Nie za bardzo. Kurde, jeszcze mnie nawet dociupał tutaj. Uciekaj, 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 uciekaj. Tam mam roje. Roje są... Odwal się! Pierdoła. Tak, jeszcze kolejnego kapitana dorzućcie. Pewnie! Pewnie, bawimy się dobrze. Chodźcie tu. Chodźcie za mną.
Dobra, pułapka gotowa. Nie, nie przesadzajcie, nie przesadzajcie, autentycznie, to już jest trochę przegięcie pały. Dobra, jesteście tu wszyscy, to w takim razie ja robię to, co chciałem wcześniej, czyli ciach i ciach. Co się stanie? Jest szermierzem, no kurde, jak ja mam z tym walczyć w ogóle? Czekajcie, ja nie ja w ogóle dostaję obrażenia za to, że próbuję go zabić. Za to, że próbuję wykorzystać na nim techniki bojowe. Czyli najłatwiej byłoby mi spróbować wykorzystać coś innego, jak liczyć na to, że na przykład jest podatny na karogary. Ten się boi karogarów, to już jest coś. To trochę mi daje. Nie dajmy się tym tutaj wpakować. Mogę podbiec na przykład do ognia i spróbować typa wybuchnąć po prostu. Ważne, że pozbyliśmy się jednego z kapitanów. Nie mam więcej strzał. No, trochę nad nimi poskaczemy, spróbujemy zyskać czas i poczekać, aż ten typ tam przyjdzie. Tylko on się chyba z karogarem teraz leje. A może to jest właśnie moment, żeby od niego podlas. Nie, 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 zabije mnie. Pionas mnie zabił. Ale mnie tam zruchali. No bez jaj. On zostanie teraz kapitanem jednym z tych, których zabiłem. Znaczy wejdzie na pozycję jednego z tych, których zabiłem. Nie, to była jakaś masakra. Ani nie... Nie, mogłem typa przeskoczyć, ale nie mogłem go zabić technikami bojowymi. Co tam jeszcze z nim było? Pszczoły na niego w ogóle nie podziałały. Nic mu nie zrobiły. Mogłem się o nim trochę więcej dowiedzieć. Przeskoczmy sobie to wszystko. W ich szeregach się teraz dzieją różne rzeczy. A ja bym po prostu chciał wiedzieć, co ten koleś ma. Ranią go ataki z dystansu. No i to jest właściwie jedyna rzecz. To strasznie wydłuża walkę z takim przeciwnikiem. Ale nie mamy wyjścia, musimy po prostu jeszcze raz tam podejść i zrobić dokładnie to samo. Jak już się za niego zebrałem, to chcę skończyć. Pobiegniemy lewą stroną tej skały. Olejemy wszystkich przeciwników, wcale nie musimy się z nimi lać. Bestię też olejemy, mimo że ona jest tam po prostu na wybiegu. Raczej za nami nie pobiegnie. Ale mam nowe umiejętności. Ej, tak w ogóle to powinniśmy naprawdę się tym zainteresować. Muszę sobie wyłączyć powiadomienia o tych rzeczach. Dobra. Trafienie krytyczne. Możliwość zadania ciosu kończącego. To jest całkiem spoko. Rzut sztyletem. Nie, ja w ogóle tego nie używałem w trakcie gry. Brutalny mord. To też jest bezużyteczne. Przyszpilenie. Też tego nie używałem w trakcie gry. Wyssanie z ukrycia? Nie, nic mnie tu nie interesuje, chyba że to elfia zwinność. Nie, to już najlepsze było cios kończący ostatniej szansy albo trafienie krytyczne. Za każde zadanie się zaprzeczę z tym premieniny. Dobra, myślę, że w to pójdziemy. I spróbujemy sobie jeszcze kupić coś z tych rzeczy. A, mam jeszcze jeden punkcik. Super, to wykorzystamy go jednak na to, na trafienie krytyczne. Możemy nauczyć się tego używać. A tu możemy sobie kupić albo czas do strzelania, który będzie mi w sumie potrzebny. To jest dobra opcja, to sobie rozwinę, bo ten przeciwnik, z którym teraz walczymy, jest podatny na strzały z dystansu, co oznacza oczywiście, że będziemy dobijać go głównie strzałami.
liczby strzał też chętnie bym sobie rozwinął, ale na to już sobie w tym momencie pozwolić nie mogę. Dobra, jedziemy. Koleś dotarł na miejsce. Już nie musimy powtarzać w tym momencie tego wpadania w zasadzkę ani niczego innego, żeby zwrócić jego uwagę, bo zrobiliśmy to raz i w zupełności na szczęście wystarczy. No i znowu, kurde, zawsze jak coś takiego odpalam, to on aktywuje tą swoją gadkę, przez co nie mogę mu zadawać, przez co nie zadaję mu to obrażeń. Chodź tu, Pało. Dobrze. Czy mogę przestać trząść? Dobra, skończyły mi się elfie strzały. A on stwierdzi, że nienawidzi poparzeń. Przez to zregeneruje mu się życie. I przylazł kolejny kapitan. A, życie w Mordorze. Przerasta mnie. Co się stało właśnie? Czym ja zostałem uderzony, się pytam. Czym ja tu staję w ogóle? Skąd? Ja wiem, że z dystansu, ale czemu aż tak bardzo? Nigdy mnie tak nie zabijali, autentycznie nigdy. Strzały z dystansu to był taki pikuś, może było brać na klatę i w ogóle. Dobra, zróbmy tak. No nie, no jestem w dupie po prostu. Bałuj się, zostaw mnie. Dobra, dostał w mordę. Jeszcze trochę. Wycofuję się. Dobra, mogę za nim podążać. Jeśli ci mnie nie powstrzymają. No nie, odwal się! Muszę wystać z kogoś energię, żeby mieć strzały. Dobra, i teraz w pogoń. Nie da się. Gdzie? Od kogo? Za co? Nie! Kiedy? Jak? Dobra, nic mi się nie stało. Uciekaj. Gdzie jest ten typek? Skakuj na to, na co, panika! Czemu ten komin jest taki duży? Zabity! Dobra! Snajper z Mordoru, pięknie! Nie wierzyłem, że wygram tą walkę, nie wierzyłem! Pięknie! Uciekajcie, gnoje! Jeszcze ty, Pało, chodźcie, to zaraz zabiję. Snajper z Mordoru! Dobra. On jest średnio podatny na strzały z dystansu. Ale może przybiegnie do mnie, co? Nie chciałbyś do mnie, misiek, przybiec? Morda! Można przeskok zrobić? Można? No to stary, wybijam cię na miejscu. Jeden uciekł, ale tego po prostu sobie zaciupię. A mogę w ogóle chwycić go w tym momencie? Bo już jest... O, dokładnie. Przesłuchaj go. Dowiemy się czegoś ciekawego o ostatnim kapitanie. A potem go zabijemy. Przesłuchaj. Nie, o tych już wiemy wszystko. To nie chcemy wiedzieć nic więcej. To się dowiemy czegoś o kapitanie. Nie o wozu, tylko o kapitanie. No i dobra! Zabij! No okej, to chyba tyle w sumie. Więcej dzisiaj nie zdążymy zrobić.
jak widzicie, troszkę można się namęczyć, jeśli nie ma się kompletu umiejętności i nie za bardzo jest się czym bronić. Kiedy nie, mam jeszcze bardzo mało strzał i muszę regenerować się w trakcie walki, żeby zabić konkretnego przeciwnika. Nie jest to na początku zbyt łatwe, ale idzie sobie poradzić, jak już się wie, na czym to wszystko polega. Dobra, słuchajcie, na dzisiaj to wszystko. Zostało nam jeszcze dwóch wodzów do zabicia, których oczywiście zaciupiemy sobie w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w Mordorze. Pa, pa! I think that rhino